Przed tym weekendem znaliśmy zwycięzców w dwóch kategoriach, najmłodszej i najstarszej. Nie oznacza to jednak, że nie trwała w nich zacięta rywalizacja. W Baby Rock nadal nie znaliśmy nazwisk zawodników, którzy zajęli miejsce na podium. Do ostatnich wyścigów walczyli o drugie miejsce Karol Pasiewicz i Aleksander Klimaszewski. W kwalifikacjach najlepszy czas wykręcił Pasiewicz, ale przed finał padł dość niespodziewanie łupem Igora Seweryna. Dla odmiany w finale wygrał najlepszy w tym roku w tej kategorii Oliwier Pyłka i to on wygrał tę rundę. Drugi Pasiewicz, a trzeci Seweryn. Przed ostatnią rundą Pasiewicz wyprzedzał trzeciego w klasyfikacji Klimaszewskiego o 47 punktów i było prawie jasne, kto zdobędzie srebrny medal. W mini rok nie znaliśmy jeszcze zwycięzcy, ale 15 runda bardzo wiele wyjaśniła. W kwalifikacjach najlepszy czas osiągnął Maciej Szyszko, który walczył z Janem Galeją o zwycięstwo w całym sezonie. Czasowce poszło mi bardzo dobrze, zająłem pierwszą pozycję. Do przedfinału startowałem z pierwszej pozycji, po długiej walce z Jasiem Galeją udało mi się ją utrzymać. Do finału startowałem z pierwszej pozycji, ale nie poszło mi zbyt dobrze i dojechałem na czwartej pozycji. Najgroźniejszy rywal Jan Galeja został wykluczony, co zdecydowanie przybliżyło Maćka do końcowego sukcesu. 15 rundę wygrał Szyszko przed Adrianem Janickim i Kamilem Doniczem. W junior roku o zwycięstwo również trwała zacięta rywalizacja do ostatniej prostej. Nie szło tego dnia Kubie Masztalerzowi. Po czasówce no nie byłem zbyt zadowolony, była ósma dopiero pozycja, pierwszy wyścig, no można powiedzieć tak kolokwialnie, że nie wydało, wleciałem na samym starcie, później goniłem, no i tak jakoś nie poszło zbytnio. Drugi wyścig startowałem z 10 pozycji, dojechałem 5, zyskałem te 5 pozycji, ale to i tak nie było nadal zadowalające. Ostatecznie Kuba zajął dopiero 6 miejsce. Wygrał tę rundę Jan Antoszewski przed Igorem Lejko i Wiktorem Welezińskim. Teraz senior rok. Tu o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej rywalizowało realnie dwóch zawodników, Jan Kręcisz i Krzysztof Frankowski. Między siebie podzielili oni 15 rundę, nie pozostawiając złudzeń pozostałym kierowcom. Na podium znalazło się miejsce dla Dawida Dziochy, a tuż za nim uplasowała się i Dalia Czarnocka. Takie rezultaty sprawiły, że po tej rundzie wiedzieliśmy, że zwycięzcą w tegorocznej edycji Rock Cup Poland w kategorii senior rok będzie Jan Kręcisz. W najstarszej i najmocniejszej zarazem kategorii Super Rock wiadomo było, że zwycięzcą będzie Sławomir Murański. Rywalizacja trwała za to o drugie miejsce między Adrianem Marcinkiewiczem a Danielem Zającem. Kwalifikacje dla Marcinkiewicza, który Zająca wyprzedził o 339 tysięcznych sekundy. Przed finał niespodziewanie dla Adama Kałwy, który wyprzedził Grzegorza Protasiewicza, a Marcinkiewicz przyjechał dopiero trzeci. Tuż za nim Daniel Zając. Finał to już walka na całej długości wyścigu między Marcinkiewiczem i Zającem. Zwycięstwo tego pierwszego. W całej rundzie Marcinkiewicz przed Kałwą i Zającem.